Małgosiu, naprawdę bardzo, tak bardzo przeżyła śmierć Hanki w kartonach. Że co, że teraz wpadłaś... wszystkie kartony? Nie, tak, że wpadłaś w depresję. Nie, jestem szczęśliwą osobą, nie miałam takiego momentu właściwie ani razu, żeby jakoś, nie wiem, strasznie to przeżywać na serio. Ale wiesz, że ludzie w internecie wszędzie bardzo przeżywają. Tak, od czasu do czasu mnie się nawet zdarza, że ktoś na moim fanpage'u wpisze mi jakiś wpis pod tym uważaj na kartony. Nawet chyba wczoraj zamieściłam zdjęcie z wycieczki rowerowej i ktoś właśnie napisał uważaj na kartony. Śmieję się i już. Myślę, że tak, że te kartony na pewno, myślę, do końca mojego życia będą budziły uśmiech na mojej twarzy. A kręcąc tę scenę, wiedziałaś, że może spowodować taki rozgłos? Ale to już było tak strasznie dawno. Mnie to bardzo interesuje, bo nie miałam okazji cię o to spytać. A jak myślisz? Myślę, że tak. No to nie, właśnie to jest dokładnie odwrotnie. Poza tym te kartony stanowiły coś, co miało, zamortyzować ten wypadek. I ja byłam przekonana, że w montażu w ogóle nie będzie tego widać. To znaczy, że to jest coś, co ma zabezpieczyć plan i bezpieczeństwo nasze przed jakimś wypadkiem, bo zawsze tak się robi, prawda, że się, jeżeli się kręci trudne sceny, które są jakoś tam zahaczają o sceny kaskaderskie, to trzeba zabezpieczyć plan tak, żeby nikomu się nic nie stało, jakoś zminimalizować ryzyko. A tutaj zrobiono tak, że potem wmontowano ten element, który miał nam pomóc i dzięki temu zrobiło się wielkie halo. Czy to jest źle, czy dobrze? Chyba jest okej. Okay. Może wyjaśnijmy sytuację, bo to nie było tak do końca, prawda, że ty uderzyłaś w te kartony, nastąpiła śmierć. No tak, więc, ale już chyba mi się wydaje, że... Świętniak w mózgu się aktywował. Było, tak. Minęło, jest nowe życie, bo trzeba patrzeć do przodu, a nie cały czas oczywiście. Jest... I tego życzę. To na koniec, jakie jest teraz twoje życie? Lepsze, gorsze, piękniejsze czy słabsze, bez życie M jak miłość? Życie życie po Hance, tak? Nie dzielę swojego życia na życie przed Hanką i życie po Hance. Ja wiem, że nie jest dobrze mówić o sobie, że jest się szczęśliwą osobą, więc nie jestem na pewno osobą nieszczęśliwą.